Czy wiesz, jaki jest jeden najważniejszy sekret sukcesu inwestorów? Jeśli nie, to jestem pewien, że Cię zaskoczę w tym filmie. Zapraszam Cię do oglądania. Cześć, witaj. Nazywam się Robert Jarczyński. Od roku 2012 jestem zawodowym inwestorem na rynku nieruchomości i zajmuję się budowaniem portfeli mieszkań na wynajem dla inwestorów. W dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć o sekretach, sukcesu inwestorów. Temat taki może troszeczkę dziwny. Nie wiem, czy wszystkim mówi to, co bym chciał przekazać, albo czy wszyscy rozumieją go tak samo jak ja. Więc pozwólcie, że was trochę poprowadzę pewną myślą. No bo w momencie, kiedy zaczyna ktoś inwestować, tak, są to osoby, które czasem nie wiem, odziedziczą mieszkanie na wynajem i, i, i mają jedno, po czym się tym interesują, mają drugie, po czym trzecie, czwarte i tak dalej. A jeżeli ktoś trafia na przykład na flipy albo na budowlankę, w tym sensie na deweloperkę i zaczyna działać, i się wszystkiego dowiaduje, chłonia gąbka i chodzi, jest aktywny i po prostu stawia na, e, wszystko na to. Bardzo często jest tak, że mamy wtedy inną pracę, robimy coś innego, a to jest nasze zadanie dodatkowe albo uzupełniające nasze podstawowe zajęcie, e, nasz podstawowy biznes, naszą e, podstawową pracę. Więc na początku zaczynasz, potem ruszasz do działania, wiesz, Pierwsza transakcja. Kurczę, ja pamiętam, jak kupowałem pierwsze mieszkanie, to sprawdzałem wszystko. W ogóle wszystko, co tylko można było wymyślić. 15 razy czytałem akt notarialny. Sprawdzałem wszystko, co mogę, żeby tylko nie popełnić błędu. A dziwiłem się, że druga strona podchodzi na ludzie, bo oni już to przerabiali dla nich ta lekcja bo odrobiona. W każdym razie ruszasz. Pierwsza inwestycja. Jeżeli mówimy o flipie, na przykład, że pierwsza inwestycja była wychuchana na maksa, w sensie ten zakup był 15 razy sprawdzany. Gdybym to robił któryś raz, robiłbym to szybciej, łatwiej i prościej, by kosztowało to mniej czasu, mniej stresu i miałoby lepszy efekt. No ale ruszasz, załatwiasz, sprawdzasz. Pamiętam, że sprzedawałem pierwszą nieruchomość, to po prostu widziałem wszystkie mankamenty tego mieszkania i przeżywałem to bardzo. No, kupujący tego nie widział, więc dowiedziałem się po drodze, że to było takie coś jak demony. Sprzedającego i z którymi trzeba sobie poradzić. I na no, każdym etapie jest jakiś problem. Najpierw nie masz wiedzy, kontaktów, rozwiązań i je zdobywasz. Potem już masz wiedzę i kontakty. I, i szukasz rozwiązań. Ktoś ci mówi, tu mu trzeba kupić okazję, więc kolejnym problemem są okazje. Wyłowiłeś jedną i ją robisz i nie możesz znaleźć drugiej. No i się skupiasz na tym i szukasz w każdą stronę i starasz się, bo nawet jak schandujesz to, to no nie masz czym handlować. Okazje się skończyły, nie ma, nie ma co robić. I to jest problem. Ale to jest problem, który się przeskakuje. Bo na dalszym etapie jest tak, że zdobywasz te okazje. Ludzie dookoła wiedzą, że ich szukasz. Robisz to skuteczniej, masz lepsze metody, korzystasz z odpowiednich internetowych narzędzi. Albo masz wyrobione kontakty wśród pośredników, zarządców, czy w wielu jeszcze innych miejscach, które zresztą przerobiłem sam, co do Joty właściwie. Bo ja wyliczałem, mam 52 sposoby na wyłobienie okazji, które zresztą opisałem też w jednym kursie internetowym, który się nazywa po prostu CON, czyli kupy okazyjnej nieruchomości. Ale nie o tym chcę mówić. W jakimś momencie, kiedy dopracujesz swój warsztat w szukaniu nieruchomości, to te okazje się sypią. Po prostu sypią się... Ciórkiem. W sensie takim, że jedna, druga, trzecia, czwarta. Masz pieniądze na dwie, kupiłeś dwie, a wpada trzecia. I mówisz, no nie, no, jestem zakorkowany, nie biorę. Ale wpada czwarta, piąta, szósta i każda lepsza od tej od poprzedniej. I w jakimś momencie mówisz, no tak, ja robię teraz dwie inwestycje, na których łącznie zrobię 50 tysięcy, a tu wpada mi taka, na którą nie mam pieniędzy, ale na której mogę zrobić 100. Biorę czy nie? Biorę. Ale domownicy Ci powiedzą, nie szarp się, nie masz pieniędzy, zapomnij o tym. Oczywiście możesz zapomnieć. Ale jeśli masz taką duszę i charakter jak ja, powiesz, nigdy w życiu. Zaraz coś wymyślimy. Więc jak włączyłem swoją kreatywność, było halo, 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 słuchaj, czy chciałbyś zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych w taki taki sposób? Znasz mnie już trochę, potrzebuję po prostu finansowania. A no, jeden dzień, ty, powiedzmy, telefonowania, takie stare słowo, <laughs> pisanie na Messengerze, szukanie informacji, kasa jest, ruszamy, tak? No, przeskoczyłem pewien etap. No, i potem robisz trzy, i kolejna inwestycja, i kolejna, i kolejna, i kolejna, i kolejna, i nagle robisz ich osiem. <laughs> nie mając pracowników, struktur, jeszcze wielu innych rzeczy. I nagle okazuje się, że chcąc, nie chcąc, znajdujesz się w kołowrotku chomika. To się tak brzydko nazywa. Znaczy brzydko, tak. Brzydko ładnie. Deal to deal hamster will of death po angielsku, tak? Czyli kołowrotek śmierci chomika. Yy, Transakcji, w których się poruszasz non-stop. I powiem Wam, że kiedy pierwszy raz się z tym zetknąłem, to byłem trochę zdziwiony. Ale jak to? No przecież inwestorzy to wolni ludzie, oni nie muszą. No nic podobnego. Jeżeli ktoś się zajmuje flipami, to wie, że to jest biznes. I to biznes oparty na okazjach, wyławianiu okazji, szukaniu, szybkim obrocie, także czyli często zakup, remont, sprzedaż które pozwala zarabiać naprawdę duże pieniądze. I to jest super. Ba, jest to też uzależniające, no bo daje bardzo dużo adrenaliny, e, więc wielu ludzi po prostu to uwielbia robić. Natomiast jest pewien limit, który mogą przerobić. I takie coś jak work-life balance to, he, przestaje mieć znaczenie. Nawet ostatnio jednemu z moich wspólników e, przypomniałem, jak się w sumie poznaliśmy lepiej. On się mnie zapytał, jak to jest, że się w ogóle pojawiłeś na tym spotkaniu inwestorów. Ja mówię, bo... Pokończyły mi się wieloletnie projekty i nagle mam przestrzeń nową, mam czas na te rzeczy. I on się bardzo zdziwił. A ja właśnie wczoraj o tym rozmawialiśmy, stąd się sobie przypomniałem. W każdym razie, kiedy jesteś w tym kołowrotku, to nie możesz go sobie wyłączyć tak o, bo masz transakcje, które trwają 3 miesiące, 6 miesięcy. I kiedy w momencie, kiedy jest cały czas tak samo i nagle masz napływ jeszcze więcej, jeszcze więcej, to nawet jeżeli sobie z tym poradzisz, i nawet jeżeli będzie tak, że powiesz sobie, stop, ja już więcej nie biorę, tyle więcej nie robię. I mnie to również spotkało. Słuchajcie, w 2017 na 6 miesięcy wyjechaliśmy z moją żoną i dziećmi do trójmiasta, do Gdańska. Powodów tego wyjazdu było sporo. Z jednej strony, musieliśmy odpocząć od natłoku takiej ilości pracy, której nie byliśmy w stanie po prostu przerobić. To po pierwsze, ale co najważniejsze, nasze dzieci w Łodzi też nie do końca były zdrowe, więc lekarz powiedział, że gdybyście Państwo znaleźli taki moment, taką przestrzeń na to, żeby nad morzem trochę, na trochę zamieszkać, to byłoby dobrze. I tak się złożyło, że nasza praca jako inwestorów pomogła nam, dała nam taką możliwość, że na 6 miesięcy w sumie się wyprowadziliśmy do trójmiasta. Więc zdrowotnie dla naszych dzieci było super. Dla nas było super, bo e, dla nas było super, dlatego, że nagle mieliśmy przestrzeń odpocząć. To po drugie, po trzecie, to wam też mówiłem i mówię to na każdym filmie, miałem okazję napisać tę książkę. Napisałem ją w Dańsku, pierwszą wersję pod koniec roku 2017 będąc na wakacjach. Tak? Czyli powiem co robić? Odpoczywać, a mój umysł pracował. Więc tak naprawdę napisałem wtedy wszystko, co wiem, i napisałem to również po to, żeby tak naprawdę opisać, co robię i w jaki sposób. I równocześnie przez telefon był napływ, był napływ okazji, gdzie ja mówiłem, nie, nie biorę, nie, nie biorę, nie. W ogóle dzwonił do mnie Tomek wtedy, raz, drugi, trzeci, mówi, słuchaj, jest okazja, masz zrobić tyle i tyle, bierzesz czy nie? Ja mówię, Tomek, słuchaj, ja jestem w Gdańsku, ja nie mam czasu, jestem na wakacjach, ja nie mam pieniędzy, ja nie mam siły, w ogóle jestem zakorkowany, nie. Ale przy drugim, trzecim, czwartym telefonie się poddałem od różnych... Y y Albo znajomych, którzy tę okazję nam dostarczali, i mówię, To jak ja mogę to zrobić? Czy znam kogoś, kto by chciał taką okazję dostać, a sam nie ma dostępu? No oczywiście, że znałem taką osobę. Więc natychmiast zdarzyło się tak, że zadzwoniłem w dwa miejsca i gdyby połączyłem te transakcje na, na telefonie i po prostu dostałem za to po prostu prowizję. W ten sposób, tak? Po prostu łącząc, łącząc okazję. Więc co chcę przez to powiedzieć? Czy wiesz w końcu, z tego co powiedziałem, jaki jest sekret sukcesu inwestorów? Jeszcze dalej nie powiedziałem. Chodzi o to, że nie ma problemu ze zdobyciem kapitału, jeżeli wiesz, co robisz. Nie ma problemu ze zdobyciem transakcji, jeżeli wiesz, co robisz. Nie ma problemu z tym, że ci transakcje różne nie wpadną i okazje, bo one potem się już same pojawiają. Problem jest, żeby to wszystko ogarnąć. I jeszcze jest potem drugi problem. Napiszesz książkę. Dostajesz zaproszenia na konferencję. To co, jedziesz czy nie? No nie jadę, bo to nie moja praca. Ale dlaczego masz nie jechać? Przecież y, więcej ludzi Cię pozna, więcej kapitału byś mógł ciągnąć. Dostajesz y, zaproszenie do współtworzenia jakiegoś programu telewizyjnego. To co, bierzesz czy nie? No tylko potrwa to pół roku w sumie, żeby to wszystko zrealizować. Ale no, nie biorę, bo nie mam przestrzeni, ale jak wezmę to. Jak gdyby więcej transakcji mi później będzie mogło wpaść, będę mógł łatwiej, szybciej sprzedać i będę mógł dostać więcej kapitału, więc bierzesz czy nie? Więc innymi słowy, im wyżej rośniesz, im bardziej idziesz do góry, pewnie w każdym biznesie, ale na pewno, jeżeli chodzi o inwestowanie, tak to wygląda, to musisz mieć strategię. Ja również bardzo długo tego nie rozumiałem. Po co mi strategia? Kurde. Przecież kupuję, sprzedaję. Wynajmuję, bo to też mam. Buduję swój portfel mieszkania na wynajem, ale po prostu zasuwam, wpada okazja i już tani zakup, szybki remont, droga sprzedaż. W dużym skrócie tak wygląda ten model biznesowy. Więc po co mi jakaś wielka strategia? Okazuje się, że to wynikało z mojego wtedy, kiedy cofam się do ileś lat, z braku rozwoju biznesowego wtedy. Bo ta strategia jest podstawą. Strategia to jest co robić, a czego nie robić. Jak robić, a w jaki sposób nie robić. Z kim robić, a z kim nie robić jak to opisać, jak to scharakteryzować, jak to potem jak roz, zaplanować rozwój biznesu. I okazuje się, że na pewnym etapie, jeżeli tego, tej strategii nie masz, to się utopisz. W kontekście zbyt dużej ilości pracy i ugrzęźniesz. I będziesz po prostu osobą, na, no, nazwijmy to, która będzie co, co najwyżej drugoligowym inwestorem. I teraz, jest taka znowu książka, którą uwielbiam, którą czytałem dwa razy, e i ona się nazywa "Mf for Real Estate Investor. Nie ma tej książki w języku polskim, a szkoda. Sugerowałem także jednemu wydawcy, żeby ją wydał, bo to jest, nie wiem czy słyszeliście, takie coś jak Mit Przedsiębiorczości, jest taka seria książek w języku angielskim. Ale w Polsce jest tylko pierwsza część wydana, czyli po prostu Mit Przedsiębiorczości Michaela Gerbera. Natomiast okazuje się, że on wydał całą serię. Mit przedsiębiorczości dla mm, pośrednika w nieruchomości, dla prawnika, dla lekarza. Tam są po prostu opisane metody, które pozwalają odnieść sukces w swojej branży. Tak po prostu. I ta książka e, jest opisana, e, jest to mit przedsiębiorczości dla inwestora w nieruchomości, czyli jak odnieść sukces. I tutaj ja tą książkę czytałem na przełomie roku 2017 18 po raz pierwszy i powiem Wam, że części rzeczy nie, po prostu nie rozumiałem, nie byłem w stanie zrozumieć jak to. Ale minęło później pół roku i doskonale zacząłem rozumieć niektóre słowa. Na przykład jest taki, taki rozdział, który sobie dzisiaj zaznaczyłem, nazywa się Having a Plan of Attack, czyli posiadanie planu działania. I teraz. Um, jednym z podrozdziałów dalej jest napisane tak: Learning to say no, unless it's your plan. Czyli naucz się mówić nie, chyba że to jest w Twoim planie. Bo chodzi o to, że nawet Steve Jobs powiedział coś takiego, co też jest tutaj zacytowane: że sukces pochodzi z mówienia do tysiąca rzeczy, o których wiesz, że odciągną cię od pozostania na dobrym torze działania. I to, co dałem przykład tam z tym jakimś programem telewizyjnym czy z innymi biznesami, jak się ludzie zaczną zgłaszać, czy z pewnym litem rzeczy, które jesteś w stanie przerobić, to tak samo wygląda to na takim autorsko zrobionym rysunku. Jesteśmy w punkcie A, chcesz się dostać do punktu B. Z założenia jest taka przerywana linia tutaj, gdzie to powinno dotrzeć w ten sposób. Ale jeżeli nie zrobisz sobie tego planu, to życie nie jest takie proste. W sensie tam po drodze są rzeczy, których nie przewidziałeś, nie wziąłeś pod uwagę, nie mamy na tym kontroli, nie wiemy, co nie się przyszłość tak do końca. Więc jak gdyby wytyczenie sobie więcej tego kierunku Drogi, jaką ona powinna przebyć, plus celu, pozwoli nam wrócić do, na dobrą drogę w momencie, kiedy od nie z niej schodzimy. I tak samo tutaj. To powoduje, że tylko w ten sposób możemy dotrzeć faktycznie do celu, który nas interesuje. Więc jeden obraz wart tysiąca słów, i to ten, ten obrazek, między innymi, przynajmniej dla mnie, mówi, dlaczego warto mieć strategię i dlaczego warto mówić nie, albo znajdować powody do tego, żeby mówić nie. No bo wiesz, na pewnym etapie, jak jesteś inwestorem ludzie Ciebie znają, to dostajesz naprawdę różne propozycje biznesowe. I jest pewien limit rzeczy, które możesz przerobić. I nie jesteś w stanie przerobić wszystkiego naraz. Yy, I naprawdę robienie jednej rzeczy na raz też jest strategią i ona jest bardzo skuteczna. To jest tak zwana strategia koncentracji, gdzie wybierasz swoją niszę, w której jesteś mistrzem świata i po prostu zasuwasz. Ale co jeżeli nie wiesz, która to jest nisza? A co jeżeli jej szukasz? A co jeżeli te rzeczy, które robisz, są trochę powiązane ze sobą, albo wynikają z różnych obszarów działania? W sumie takie mnie. Więc jak gdyby postanowiłem, że ja nie będę specjalistą tylko w jednej rzeczy, bo to jak gdyby. A co jeżeli mnie to znudzi, choćby? Albo co jeżeli się rynek zmieni? Więc w jakimś momencie przyjąłem inną strategię. Rozszerzyłem swoje działania najbardziej, jak się da, po to, żeby później zacząć je wyrzucać. To mnie nie interesuje, to mnie nie interesuje. Słowo, które mnie uwolniło od strachu, że coś stracę, że mi o, okazja tak minie mnie, wiecie, jak na autostradzie, tak bzzz, o, jedna okazja, o, bzzz, druga okazja, co mnie frustrowało. Była myśl, że po pierwsze, okazje się nigdy nie kończą. E, a po drugie, e, coś, co mnie e, także uwolniło, to to, że w nieruchomościach na wszystkim można zarobić. Dosłownie na wszystkim. A skoro można na wszystkim, to ja mogę sobie wybrać, co chcę robić, a czego nie chcę robić. Stąd właściwie co rok... Wygląda to w ten sposób, że robię nowe obszary działań, natomiast odrzucam te, które mi już nie pasują z jakiegoś podolku, je minimalizuję, wygaszam, sprzedaję, przekazuję czy szukam kogoś, kto odnajduje się w tym idealnie i on, jak gdyby może ten projekt dalej prowadzić, a ja się z niego troszeczkę wycofuję. Aczkolwiek, jeżeli z tego całego filmu masz zapamiętać jedno, jedno zdanie, jedno, to drogą do, sukcesa, do, do sukcesu inwestora w nieruchomości, jest nauczenie się mówienia słowa nie, jeśli nie było tego działania w Twoim planie wcześniej. Czyli naucz się mówić nie. Bo to tak jak mówię, w przeciwnym razie byś miał, czy miał, czy miała zalew informacji, zalew ym, okazji i będziesz po prostu w każdą stronę i to i to, i to, i to, i to, i to, i to. I moi znajomi, którzy oglądają ten film, mają na pewno o mnie takie zdanie, że drogi Rowercie, pięknie mówisz, tylko... Masz i to, i to, i to, i to, i to. A ja Wam odpowiem, moi drodzy, zgadza się, tak to powierzchownie jeszcze wygląda. Ale mniej więcej od 2018 jestem na etapie procesowania i mapowania i wyrzucania projektów, których nie chcę robić. I równocześnie bardzo dużo czy się zmieniło. Stąd zapamiętajcie także to, wybierz sobie co chcesz robić, a czego nie. I w jaki sposób. I to nie znaczy, że skoro postanowiłeś konsekwentnie iść od A do B, a po drodze się różnego typu rzeczy zmieniły na rynku, i jesteś w tym punkcie, i nagle mówi się, Ja nie chcę do B, ja chcę do C, który jest tu, to trzeba to po prostu skorygować. Bo to nie znaczy, że to, co wymyśliliśmy od początku, jest idealne. My musimy sobie to korygować. Tak jak kapitan na statku, nie? Niby płyniemy z jednego portu do drugiego, niby jest prosta droga, ale są różne prądy i musimy korygować. A czasem, jeżeli się port docelowy zmieni, no to musisz okej, okay. Zmieniamy tylko parametry. W tym momencie dostosowujemy się, płyniemy tam. I tak to właściwie wygląda. I tak możecie sobie to zapamiętać. Można to określić, że jest to plan lotu. Plan lotu yy, o, z punktu A do, z punktu, do punktu B. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że to, co Wam powiedziałem w tym filmie, yy, jest dla Was czymś nowym. Jeżeli dla części z Was było to oczywiste, jasne i pewne, to chciałbym, żebyście się podzielili, czy się zgadzacie, czy nie, w jaki sposób, czy to Was zaskoczyło, czy nie. I również będę bardzo wdzięczny za to, że poszerujecie ten film swoim znajomym, o których myślicie, że ta wiedza, którą przekazuję w moich filmach, by im się przydała. Równocześnie, na sam koniec, chciałem tylko przypomnieć się z tą książką, nieśmiale, że jestem jej autorem. Trzymałem ponad 2000 sztuk tej książki, zbiera świetne opinie. Jeżeli ktoś z Was nie lubi, czyta się też audiobook i generalnie pokazuje w tej książce, jak skutecznie i z dużym zyskiem zarabiać na najmie. I to znacznie więcej niż możecie się dowiedzieć o tym gdziekolwiek indziej. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Robert Jarczyński. Żyj znajmu.